Dzień za dniem, noc za nocą. Nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na ziemi. Meine Herren, używanie radia jest zdradą ojczyzny. Tak rozpoczął odprawę szef wojsk łączności Oberkommando der Wehrmacht, czyli Naczelnego Dowództwa Armii Niemieckiej, pułkownik Erich Feldwebel. W ten przewrotny, ale oryginalny sposób chciał przestrzec swoich podwładnych przed nierozważnym posługiwaniem się łącznością radiową w zbliżających się działaniach bojowych. Pułkownik Feldwebel nie wiedział, bo skąd miał wiedzieć, że jego przestrogi są spóźnione o 7 lat, ponieważ już pod koniec 1932 roku polski wywiad, a dokładnie wywiad radiowy, w skrócie radiowywiad, złamał niemiecki kryptosystem oparty na maszynie szyfrującej Enigma. To zwycięstwo było możliwe dzięki trzem matematykom, wśród których był Marian Rejewski. Marian Rejewski urodził się w Bydgoszczy 16 sierpnia 1905 roku. Bydgoszcz nazywała się wtedy Bromberg, a ulica Bojenstrasse 6. Dzisiaj jest to ulica Wileńska 6 koło placu Piastowskiego. Był siódmym dzieckiem w rodzinie, najbardziej kochanym. Jego ojciec pochodził spod Gniezna, miał tutaj dwie apteki w Bydgoszczy. Mama była córką toruńskich browarników. W domu mówiono po polsku, ale kiedy Marian wychodził na ulicę, żeby pobawić się z rówieśnikami, wszędzie słychać było język niemiecki. Także on wcześniej poznał nie tylko język niemiecki, ale poznał również niemiecką mentalność. Idiomy, zwroty, które potem mu się bardzo przydały. Kiedy miał 7 lat, poszedł do szkoły elementarnej, która trwała niecałe 3 lata, gdzie uczono pisania, rachowania, religii. I oczywiście, kiedy skończył tą szkołę elementarną, poszedł do gimnazjum, niemieckiego gimnazjum, które mieściło się na Placu Wolności. Wtedy gimnazja to było połączenie szkoły podstawowej ze szkołą średnią, czyli wychodziło się już jako maturzysta. W 1920 roku do Bydgoszczy wkroczyli żołnierze Armii Wielkopolskiej, żeby przejąć tę ziemię z rąk administracji niemieckiej. Dlatego też gimnazjum zmieniło nazwę na Państwowe Gimnazjum Klasyczne. Czemu klasyczne? Ano dlatego, że uczono tam dwóch języków starożytnych, łaciny i greki, a oprócz tego dwóch języków nowożytnych, czyli języka angielskiego i francuskiego. Można powiedzieć, że Rejewski był wykształconym humanistą. Znał aż 6 języków. Język polski, niemiecki, łacina, greka, francuski, angielski. Ale jak się popatrzy na jego oceny, a zachowały się świadectwa z tamtych lat, przechowuje córka Mariana Rejewskiego, Janina Sylwestra, która mieszka w Warszawie. To z dwóch przedmiotów miał zawsze oceny bardzo dobre, z fizyki i z matematyki. Nawet kiedy w 20 roku odszedł jego ojciec, zmarł na raka, no i oczywiście rodziną musiała zaopiekować się mama. Rodzinie powodziło się nieźle, tata miał tutaj dwa sklepy z tak zwanym tytoniem. Mama co prawda potem dorabiała, otworzyła kolekturę ówczesnej Loterii Państwowej. Natomiast po skończeniu gimnazjum w 1923 roku Marian postanowił studiować i studiować właśnie matematykę. Wtedy w Bydgoszczy nie było żadnej wyższej uczelni, dlatego też młodzi ludzie, którzy kończyli matury, mieli do wyboru albo Poznań, albo Warszawę. No oczywiście Marian wybrał Poznań, i to z kilku względów.
wszystkim bardzo łatwo można było dojechać do Bydgoszczy. Podobno pociągi wtedy kursowały szybciej niż dzisiaj Intercity. Poza tym, no cóż, państwo rejestrzy spotykali się z państwem Lewandowskich. Lewandowscy mieszkali na ulicy Dworcowej 10, mieli córkę jedynaczkę, miała na imię Irena. Także już w wieku młodzieńczym Marian poznał Irenę, co potem zakończyło się małżeństwem. Poza tym, no cóż, jeszcze tam podobno była jakaś dalsza rodzina, także Marian mógł tam liczyć jeszcze i na spotkanie rodzinne. Tam na studiach spotkał się z profesorem Zdzisławem Krygowskim. To ciekawa postać. Pochodził ze Lwowa. Przez 4 lata nawet był rektorem Politechniki Lwowskiej, ale należał do grupy kilkudziesięciu naukowców, których ochrzczono nazwą Lwowskiej Szkoły Matematycznej. Oni spotykali się wieczorami w restauracji, gdzie po prostu w sposób dosyć swobodny dyskutowali na temat pewnych problemów związanych z matematyką i oczywiście te swoje przemyślenia notowali albo na bibułkach, albo nawet na blatach stołów. Oczywiście, kiedy kończyli, a często bywało bardzo późno, to przychodziła kelnerka i wyrzucała te serwetki do kosza i wycierała, nawet nie mając świadomości tego, że wyciera brylanty. W którymś momencie jedna z żon kupiła im taki gruby brulion. On dziś jest w Stanach Zjednoczonych, nazywa się Księga Szkocka od nazwy tej kawiarni. Trzeba powiedzieć jedną rzecz. Na przełomie XIX-XX wieku Polacy przodowali, jeśli chodzi o rozwój matematyki. Wytyczali kierunki rozwoju światowej matematyki. I właśnie Zdzisław Krygowski był w tym gronie, tam był Banach jeszcze, Ulam. Ulam na przykład pomógł zbudować Amerykanom bombę termojądrową. Auerbach, Mazurkiewicz. Studia trwały wtedy 6 lat, tyle co dzisiaj na medycynie. Pod koniec studiów profesor Krygowski otrzymał prośbę ze Sztabu Głównego Wojska Polskiego, żeby wytypować z 3 ostatnich lat studiów najlepszych matematyków, studentów matematyki. To była grupa gdzieś około 20 do 30 studentów. Wśród nich znalazł się Marian Rejewski. Rejewski, to było pod koniec 28 roku. Rejewski na początku 29 roku był na kilku spotkaniach z oficerami, którzy przyjeżdżali z Warszawy, z biura szyfrów, ale potem musiał bronić pracy magisterskiej. No i potem oczywiście też wujek mu zaproponował, że będą, że założą takie prywatne PZU tutaj w Bydgoszczy. Dlatego Marian Rejewski po zakończeniu studiów, to był 1 marzec 1929 roku, poprosił o staż. Wybrał Göttingę w Niemczech. Göttinga to małe miasteczko, wielki uniwersytet, a w tym uniwersytecie do dzisiaj jest wielka matematyka. Po prostu chciał przestudiować, zapoznać się bardziej z taką praktyczną matematyką, nie tą akademicką. I pojechał tam, żeby postudiować metody statystyczne i matematykę ubezpieczeniową. Po roku czasu wrócił do Bydgoszczy i tutaj w domu czekał na niego list od profesora Krygowskiego, który zaproponował mu asystenturę. Rejewski nawet się długo nie zastanawiał. W tym czasie na świecie rozlewał się wielki kryzys. Perspektywa otrzymania pracy oczywiście kusiła Rejewskiego, a poza tym, no cóż, tak to bywa zwykle podczas kryzysu, jak ludzie nie mają co włożyć do garnka, to nie będą się przecież ubezpieczać. Także Rejewski przyjął tę propozycję i oczywiście rozpoczął pracę jako młodszy asystent w Katedrze Matematyki w Poznaniu. Krygowski zauważył, że ma talent matematyczny i chyba upatrywał w nim swego następcę. No oczywiście zapytał Rejewski profesora, a czy ten kurs kryptologów jeszcze istnieje? Tak, czy ja mogę dołączyć? Proszę bardzo, tam było jeszcze 8 chyba z tej grupy pozostało, resztę wywiad odsiał, on dołączył na 9. Pracowali jeszcze 2 lata do lata 1932 roku i wtedy wywiad zaproponował mu pracę. Chociaż oficer wywiadu na spotkaniu zaproponował mu: panie Rejewski, czy pan chciałby pracować w sztabie głównym Wojska Polskiego?
Oprócz niego otrzymali taką samą propozycję Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Jerzy Różycki pochodził z Kresów, z dawnego zabora austriackiego, więc też znał język niemiecki. Henryk Zygalski był typowym poznaniakiem, poznańczykiem, jak wtedy ich nazywano. No wtedy Marian musiał podjąć chyba pierwszą ważną decyzję w swoim życiu. Przed nim piękna kariera naukowa, a tutaj taka propozycja. Długo się pewno zastanawiał, ale ostatecznie podjął decyzję. Chyba dzisiaj historycy, nawet zagraniczni, zastanawiają się, co legło u podstaw tej decyzji, która zaprowadziła go zresztą na karty historii. Po pierwsze, chyba młodzieńcza ciekawość, chęć przeżycia przygody. Warszawa to duże miasto. Tak. Poza tym ta tajemnicza dziedzina wiedzy, kryptologia. A druga, chyba istotniejsza przyczyna. Pan Marian miał głęboki stosunek, czy uważał, że państwu należy coś jeszcze dać od siebie. To chyba, co prezydent Kennedy sformułował w swoim pierwszym wystąpieniu. W tych słowach: nie pytaj, co kraj może zrobić dla ciebie. Zapytaj, co ty możesz zrobić dla tego kraju. To jest sentencja czy patriotyzmu. Marian Dejewski w końcu zdecydował się, oddał swój talent na użytek kryptologii i zawędrował na karty historii. 1 września 1932 roku cała trójka zameldowała się w Warszawie, w Pałacu Saskim, gdzie znajdował się sztab główny. Był tam oddział drugi wywiadowczy i tam był radiowywiad. Dzielił się on jeszcze na biura, biuro szyfrów 1, 2, 3, 4. BS4 w skrócie zajmowało się szyframi zachód, czyli niemieckimi. BS3 szyfry wschód, szyfry sowieckie. Oczywiście przez miesiąc pracowali razem, a potem gdzieś na początku października przełożeni poprosili pana Mariana na rozmowę. I wtedy otrzymał propozycję, żeby zająć się Enigmą. Polski wywiad już pewnego czasu monitorował telegramy czy łączność radiową, notował wszystkie te telegramy. Mieliśmy stacje nasłuchowe w Starogardzie Gdańskim, w Poznaniu na Cytadeli i w Krakowie w Krzesławicach i centralną w Warszawie. I tam przez całą dobę siedzieli na wzmianę żołnierze z słuchawkami na uszach i notowali wszystkie te sygnały, które usłyszeli, i one wędrowały potem do biura szyfrów. Biuro szyfrów próbowało złamać ten niemiecki nowy szyfr. Tam głównie pracowali byli szachiści, lingwiści, krzyżówkowicze. Takich zwykle wywiad związany właśnie z łamaniem szyfrów rekrutował. Niestety nie udało im się złamać. Poproszono nawet już chyba takim gestem rozpaczy najbardziej znanego jasnowidza sowieckiego, który zresztą pomagał, to doradzał też marszałkowi Piłsudskiemu. Niestety Osowiecki też rozłożył ręce. I wtedy oficerowie biura szyfrów wpadli na genialny pomysł. Jeśli nie tamci, to musimy wobec tego sięgnąć po profesjonalnie przygotowanych matematyków. Stąd też ta prośba do profesora Krygowskiego. Marian Dejewski był najstarszy z tej trójki, dlatego właśnie chyba do niego zwrócili się szefowie. No i poprosili go: panie Marianie, mamy tutaj wszystkie te wyliczenia, niestety nam się nie udało złamać, czy pan podjąłby się tego. Oczywiście pan Marian się zgodził, ale postawiono mu dwa warunki. Będzie pracował sam, nie może o tym powiedzieć nawet kolegom. I druga rzecz, będzie pracował popołudniami. Uzgodniono, że miały być to 2 godziny. Okazało się, że pracował nawet do późna w nocy. Tak. Zabrało mu to 3 miesiące. Oczywiście sięgnął po pewną metodę matematyczną, której nauczył się od profesora Grygowskiego na pierwszym roku studiów. Metodę permutacji. Zauważył, że Niemcy przed rozpoczęciem nadawania każdego telegramu wybierają 3 litery, które dwukrotnie szyfrują. Rodzaj prefiksu. A więc pierwsza, czwarta, druga, piąta i trzecia, szósta to jest ta sama litera podwójnie zaszyfrowana. Jeśli zbierze się więcej tych liter zaszyfrowanych, połączy się w cykle, a te w równania, to można metodą matematyczną osiągnąć sukces. Zbudował Rejewski 6 równań na poszczególne elementy maszyny i starał się oczywiście eliminować te niewiadome. Troszkę pomogli również Francuzi, ponieważ mieliśmy kontakty z francuskim radiowywiadem. Na jego czele stanął kapitan Gustave Bertrand, który wielokrotnie gościł w Polsce.
Francuzi też mieli kłopoty z łamaniem szyfrów Enigmy, dlatego szukano kogoś, kto mógłby im pomóc. Francuzi mieli szczęście o tyle, że trafił do nich niemiecki szpieg, który pracował w takiej instytucji, która niszczyła zużyte tabele kodowe i instrukcje związane z obsługą właśnie Enigmy. Postanowił dorobić. Pojawił się w ambasadzie w Brukseli francuski i tam oczywiście zaoferował swoje usługi. Francuzi go sprawdzili, a potem oczywiście regularnie, wielokrotnie spotykał się, przekazując materiały. Francuzi je fotografowali, przekazywali z powrotem, a on otrzymał kopertę, w której było kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy dolarów. I w ten sposób, czy funtów, jak sobie życzył. Francuzi nie potrafili wykorzystać. Anglicy, do których zwrócił się Bertrand, też nie, więc Bertrand przyjechał do Polski. A tu my bardzo chętnie, monsieur Bertrand, nawet nawiązał bardzo osobiste stosunki przyjacielskie z szefem biura szyfrów, pułkownikiem Guido Langerem. Ustalili nawet, że jak będą rozmawiać telefonicznie, tak, to będą posługiwali się pseudonimami i tak na przykład Langer dostał pseudonim Lick, a Bertrand Bolek. Oczywiście nie wszystkie materiały przełożeni przekazali Marianowi Rejewskiemu. Także on męczył się, bo to była naprawdę trudna praca. Ci, którzy zajmują się łamaniem szyfrów, jak na przykład amerykański kryptolog William Friedman, który złamał japoński szyfr purpurowy, przypłacił to dwuletnim pobytem w szpitalu psychiatrycznym. Więc to jest monotonna, uciążliwa praca. Marian Rejewski przystąpił do ataku kryptologicznego między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Zebrał już na tyle dowodów, materiałów, że mógł pozwolić sobie na pewną syntezę. Miał w tym momencie to, co niektórzy nazywają przebłyskiem geniuszu. Mianowicie udało mi się rozpracować, jakie jest okablowanie wirników. Wszystkich trzech wirników. Następnie stworzył matematyczny model tej maszyny. No i ponieważ doszedł do wniosku, że niemieccy operatorzy są święta, wykorzystują Enigmę i składają sobie życzenia, więc po prostu kilka telegramów przejrzał, a jakie były niemieckie życzenia, doskonale wiedział, jaka jest treść tych życzeń, dlatego też odszyfrował kilka z tych telegramów i mógł pod koniec 1932 roku zameldować, że oto system został złamany. Nikt wtedy, ani on, ani jego przełożeni nie mieli świadomości, co takiego się stało. Ponieważ wszystko było tajne, nie wolno było o tym mówić. Dopiero po latach okazało się, że to my Polacy po raz pierwszy złamaliśmy ten system, jeden z najlepszych na świecie kryptosystemów szyfrujących. Tak? A Marian Rejewski znalazł się w poczcie najbardziej chyba wtedy uznanych kryptologów. Ja mówiłem o Williamie Friedmanie, ale jeszcze był Arne Boyerling, Szwed, który złamał niemiecki dalekopis szyfrujący. W takim elitarnym gronie znalazł się Marian Rejewski. Tak. Oczywiście teraz trzeba było przystąpić do budowy kopii maszyny, bo bez tego nie można było łamać szyfrów. Podjęły się tego zakłady AWA, zbudowały już wiosną 1933 roku kilkanaście tych egzemplarzy. I to był jeden z warunków. Drugi był taki, że trzeba było teraz znaleźć, jak Niemcy ustawiają te maszyny. A zaczęli ją ustawiać każdorazowo o północy i to było pięć oddzielnych nastaw. No na przykład, w jakiej kolejności nasuwa się bębenki? 1, 3, 2 czy 3, 3, 2, 1 na przykład. Więc to trzeba było znaleźć, stąd też wymyślili szereg takich, no powiedziałbym, nawet sztuczek matematycznych, dzięki którym łatwiej czy szybciej można było to odnaleźć. I nazwali po swojemu metoda rusztu, zegara, ANX, metoda kartoteki. Czy potem powstało pierwsze urządzenie, maszyna, którą nazwali cyklometr. Niedawno, parę lat temu, pewien student z Cambridge odtworzył polski cyklometr i on w tej chwili znajduje się w muzeum w Bletchley Park. A potem w 1938 roku Polacy zbudowali dojrzałe urządzenie kryptologiczne, które nazwali bombą, bomba kryptologiczna. Tak nazywano największą porcję lodu w Warszawie, 6 gałek lodów. Dlatego, że to było właśnie 6 sprzęgniętych maszyn Enigma napędzanych silnikiem elektrycznym. Zadawano menu, puszczano to urządzenie w ruch, ono było wielkości współczesnej pralki automatycznej.
I ono przebiegało wszystkie możliwe, sprawdzało wszystkie możliwe połączenia i zatrzymywało się w momencie, kiedy doszło do przekonania, że to jest najlepsze rozwiązanie. Oczywiście były to sprzęgiełka elektromagnetyczne, które Polacy wymyślili. Takich maszyn Polacy zbudowali 6. Były bardzo drogie, niektórzy mówią, że kosztowały więcej niż wtedy ówczesny polski czołg. Niemcy oczywiście dalej komplikowali system, dodając tak zwane bębenki zapasowe. 3 zapasowe bębenki, czyli wybierałem teraz 3 bębenki z 6. Przy 6 bębenkach układ ten, o których mówiłem, 1, 3, 2 i tak dalej, powiększał się do 60 kombinacji. Czyli, żeby nadążyć za Niemcami, trzeba byłoby mieć 60 bomb, a na to już nie było stać ani polskiego wywiadu finansowo, organizacyjnie, no i personalnie. Dlatego też od początku 1939 roku wystąpiły trudności z łamaniem niemieckich szyfrów. Stąd też w maju szef sztabu głównego Wojska Polskiego, generał Stachewicz, podjął decyzję. Wojna na horyzoncie, podzielimy się tą naszą największą narodową tajemnicą z naszymi sojusznikami. Dlatego też zaprosili w lipcu do Warszawy przedstawicieli radiowywiadu francuskiego i angielskiego. I tutaj Marian Andrzejewski wytłumaczył swoim kolegom po fachu, w jaki sposób Polacy doszli do tego sukcesu. Na odchodnym otrzymali po jednym egzemplarzu kopię Enigmy z częściami zamiennymi, dostali plany konstrukcyjne i diagramy bomb, no i komplet tak zwany płacht Zygalskiego. Oczywiście Francuzi nie potrafili tego wykorzystać, natomiast Brytyjczycy zbudowali w rejonie Bletchley Park, taka niewielka miejscowość w połowie drogi między Uniwersytetem w Cambridge i Oxford, potężny ośrodek dekryptażu, Bletchley Park. Można powiedzieć, była to pierwsza na świecie krzemowa dolina. Tam pracowało pod koniec wojny prawie 9 tysięcy specjalistów. Zgromadzono w jednym miejscu potężny potencjał intelektualny. No i potem oczywiście po przekazaniu pałeczki Brytyjczykom, oni z kolei podzielili się tą tajemnicą z Amerykanami. Amerykanie mieli podobny ośrodek w Arlington Hall pod Waszyngtonem, gdzie całe zespoły ludzkie pracowały nad tym, żeby wymyślić urządzenia do ułatwienia łamania szyfrów i potem łamać te szyfry. Kiedy zaczęła się wojna, Rejewski razem z kolegami ewakuował się najpierw pociągiem, potem samochodami, aż w końcu dotarli do miejscowości Kuty na pograniczu rumuńskim. Tam oczywiście po drodze niszczono wszystkie dokumenty, zniszczono również 100 egzemplarzy polskiej maszyny Lacida, którą udało się wyprodukować. I następnie, kiedy dowiedzieli się o tym, że Rosjanie wkroczyli na teren Polski, przeszli przez graniczny most na Czeremoszu i dostali się do Rumunii. Ponieważ byli cywilami, nikt ich nie internował, więc pociągiem dojechali do Bukaresztu i tam poprosili o pomoc w ambasadzie polskiej. Nie otrzymali jej, bo tam takie jak on były tysiące, poszli do ambasady angielskiej, też nie otrzymali, wreszcie poszli do ambasady francuskiej. A tam już major Bertrand swoim powiedział, że jak tylko pojawią się Polacy, proszę udzielić im pełnej pomocy. Dlatego już następnego dnia rano siedzieli w ekspresie, który pędził z Bukaresztu przez północną Jugosławię, Włochy do granicy Modan, do granicy francuskiej, miejscowość Modan. Tam już czekał oficer i oczywiście pojechali następnym pociągiem do Paryża. I tutaj o dziwo nikt nie zainteresował się, myślę o polskim dowództwie. Natomiast przejął całą tą ekipę Bertrand, który do wiosny 1940 roku skompletował całą grupę z BS-4. Nikt nie zginął podczas tych działań. Udało mu się nawet wyłowić z obozów internowania na Węgrzech i Rumunii żołnierzy zawodowych, oficerów. Także na wiosnę całe BS-4 w komplecie było w rękach Bertranda, który zorganizował
taki tajny ośrodek dekryptażu pod Paryżem w miejscowości Grez Armand-Hiller i nadał mu taki kodową nazwę Brino, PC Brino, to znaczy skrót, stanowisko dowodzenia Brino. Tak. I tam oczywiście Polacy odtworzyli swój warsztat kryptologiczny. Tam między innymi Marian Rejewski napisał taką instrukcję dla szyfrantów i starali się łamać szyfry niemieckie. Przy czym tu już współpracowali z ośrodkiem w Bletchley Park, ponieważ wiosną 1940 roku położono bezpośredni kabel łączący oba te ośrodki i nawzajem wymieniano się informacjami. Kto pierwszy znalazł nastawy na dany dzień, ten informował kolegów o tym odkryciu. Także całą operację opanowania Norwegii i Danii monitorowali. No a następnie w maju 1940 roku Francja stała się obiektem agresji niemieckiej. No i znowu Marian Rejewski z kolegami musiał uciekać. Tym razem uciekali na zachód, do Toulouse. Tam Bertrand wszystkich wsadził do samolotu i przerzucił do Algierii, która była wtedy kolonią francuską. Rząd polski się nie interesował tym zespołem. No, były to względy polityczne. Ekipa generała Sikorskiego postanowiła odciąć się od tych, którzy byli sprawcami klęski wrześniowej. No, ofiarami byli również oficerowie wywiadu. No i tam w Algierii Bertrand wpadł na niezbyt rozsądny pomysł, żeby całą tę ekipę z powrotem przerzucić do Francji, ale do strefy nieokupowanej. Groziło to dekonspiracją. No ale w miejscowości koło Nantes, tak, miejscowość Uzé, utworzył taki drugi ośrodek, który miał kodową nazwę Cadix, PC Cadix. No, tam Polacy przez dwa lata łamali szyfry, dostarczali to wszystko Bertrandowi. Najgorsze jest to, że utracili kontakt z przodującymi ośrodkami w Bletchley Park i Arlington Hall. Po prostu no, nie mieli kontaktu. Anglicy starali się monitorować, co się dzieje z Polakami, ale tylko tyle mogli zrobić. W listopadzie 1942 roku Niemcy zajęli część nieokupowaną, polska ekipa się rozproszyła, Bertrand źle zorganizował ucieczkę. Marianowi Rejewskiemu i Henrykowi Zegarskiemu udało się przejść przez Pireneje. Tak? Jerzy Różycki w międzyczasie zginął na morzu w katastrofie. Tam oczywiście wpadli natychmiast w ręce żandarmów hiszpańskich, przesiedzieli kilka miesięcy w więzieniach. Następnie rząd polski poprzez Brytyjczyków upomniał się o nich, zwolniono ich z więzienia. Mieszkali w Madrycie, musieli meldować się co pewien czas na policji. W którymś momencie Anglicy postanowili ich wydobyć stamtąd, zorganizowali ucieczkę, pojechali pociągiem w kierunku granicy portugalskiej, przeszli przez zieloną granicę, dotarli do portu, wsiedli na statek rybacki, na pełnym morzu przeskoczyli na brytyjski niszczyciel Scottish i dopłynęli do Gibraltaru. Z Gibraltaru samolotem przerzucono ich do Wielkiej Brytanii i tu po raz pierwszy pan Marian został, jak mówią to, wbity w mundur. Mamy jego takie bardzo piękne zdjęcie, na którym jest szeregowy Marian Rejewski, żołnierz Polskich Sił Zbrojnych. No i oczywiście przerzucono ich potem pod Londyn. Tutaj był batalion łączności naczelnego wodza i specjalnie dla Rejewskiego i Zegarskiego utworzono taką małą komórkę do łamania szyfrów, ale niestety nie mieli już enigmy, więc łamali szyfry SS, które były robione ręcznie do pewnego czasu, metodą podwójnej kasety, Doppelkastenverfahren. A kiedy SS prowadziło enigmę, niestety skierowano Mariana Rejewskiego do łamania szyfrów radzieckich. Anglicy tego nie robili. Z momentem, kiedy wybuchła wojna, kiedy Niemcy uderzyli na Związek Radziecki, zaprzestali deszyfrowania. Wobec tego poprosili nas, żebyśmy to robili. Tak. Oczywiście Marian Rejewski był tym zdegustowany, przyrzekł, że jak tylko wojna się skończy, wróci do kraju i rzeczywiście udało mu się to w 1946 roku. Wrócił do Polski statkiem do Gdyni i potem przybył pociągiem do Bydgoszczy, a tu czekała na niego jego Irena w domu swoich rodziców i dwójka dzieci. Andrzej, syn, który urodził się w 1936 roku i córka Janina w lutym 1939 roku. Ktoś zapukał do drzwi, syn pobiegł, rozpoznał ojca, mimo że był w mundurze. Krzyknął tata. Córka, kiedy z nią rozmawiałem,
mówiła, że musiała się dopiero nauczyć, że ten pan to jest jej ojciec. No ale tata przywiózł puzzle i miętówki czekoladowe. Oczywiście Marian musiał znaleźć pracę. Pracował na podrzędnych stanowiskach w kilku zakładach w Bydgoszczy, pilnując się, bacząc pilnie, żeby nie stać się obiektem inwigilacji przez miejscowe UB. Odszedł, kiedy nabył prawa emerytalne, odszedł z pracy. Córka w międzyczasie skończyła matematykę, odzyskała ich mieszkanie na Żoliborzu i zaprosiła rodziców do siebie. Także pan Marian mieszkał potem wraz z córką i wnuczkiem w Warszawie. No i tam był świadkiem, kiedy to w 1973 roku ukazała się książka generała już wtedy Bertranda, który po raz pierwszy napisał, że oto przez całą wojnę Polacy czytali, czy alianci czytali szyfry niemieckie, a pionierami byli Polacy. A nie potrafił napisać, powiedzieć, gdzie oni są, bo po prostu nie wiedział tego. I wtedy nagle wzrosło zainteresowanie, w polskich gazetach ukazały się tytuły, gdzie jest piętnastka Bertranda, szukamy ludzi związanych z Enigmą. Pan Marian jeszcze czekał, ale tutaj znowu jak gdyby historia wywołała go do tablicy, bo był sam. Henryk Zygalski zmarł w Wielkiej Brytanii, Różycki wcześniej zginął, musiał dać świadectwo prawdzie, został jakby no, wywołany do tablicy. No i oczywiście zgłosił się, napisał list do redakcji, gazet, no i wtedy się zaczęło, przez to spokojne mieszkanie na Żoliborzu przewaliły się dziesiątki dziennikarzy, ekip telewizyjnych. Sprawa stała się głośna, powoli, powoli zaczęła wracać pamięć o tamtych wydarzeniach. No i z trudem co prawda, ale również uhonorowano pana Mariana odznaczeniami państwowymi i wojskowymi. Chyba najwięcej satysfakcji miał z decyzji Polskiego Towarzystwa Matematycznego, które zrobiło wyjątek w swojej regule i dało mu tytuł magistrowi rejskiemu, dało tytuł członka honorowego. Zmarł 13 lutego 80 roku, pochowany został z Kompanią Honorową Wojska Polskiego na Powązkach w Warszawie w kwaterze B39. Odszedł genialny matematyk, błyskotliwy kryptolog, autor jednego z najbardziej inteligentnych zwycięstw w tej wojnie.